Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku, tym razem ulubieńcy marca. I tak sobie patrzę teraz akurat przez okno, pada śnieg, już mamy kolejny dzień kwietnia, a tutaj dalej śnieg jest za oknem, no po prostu tragedia. Wracając do ulubieńców marca, jest ich naprawdę niewiele, jest po prostu taka mała garsteczka, a to dlatego, że używałam w marcu głównie kosmetyków, które już używałam w poprzednich miesiącach, nie chcę Wam powtarzać jednego i tego samego w kółko. Teraz troszeczkę zmieniłam pielęgnację tak jakby poranną, jeśli chodzi o krem pod oczy, krem na całą twarz i tak dalej, dlatego też to będzie w kolejnych miesiącach, bo oczywiście po miesiącu stosowania nie pokażę Wam produktu, bo jeśli chodzi o kremy, o pielęgnację, to troszeczkę więcej czasu potrzebuję, żeby mieć jakąś tam opinię na temat danego produktu. I co, zacznijmy może od pielęgnacji standardowo i od twarzy. Ulubieńcem w tym miesiącu, chyba i w tamtym miesiącu, poprzednim, jest tonik z firmy Hahn. Wydaje mi się, że to jest ta firma kolorowa. Jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe, Hahn Natura, i to jest tonik do każdego rodzaju skóry. Bezalkoholowy, oczyszcza i odświeża, aloes, alantoina, witamina A i B5. I powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem zadowolona z tego toniku. Ja teraz bardzo się przyzwyczaiłam i teraz sobie nie wyobrażam, żeby nie używać w ogóle toniku. Ja używam toniki i rano, i wieczorem, przed nałożeniem kremu. Najpierw oczywiście oczyszczam buzię, najpierw robię demakijaż, później żel i później po tym daję sobie właśnie twarz, przemywam tonikiem. Jestem niesamowicie zadowolona, on jest bezalkoholowy, nie wysusza absolutnie skóry, wręcz delikatnie jest wyczuwalne takie nawilżenie, nie ma uczucia ściągnięcia. Ja powiem Wam szczerze, że ja jak zwykle tak było, że jak przemyłam sobie tonikiem twarz, to za chwilę czułam takie uczucie ściągnięcia, jakby coś po prostu tak ściągało moją twarz. Po tym toniku nic takiego się nie dzieje, jestem bardzo zadowolona, on tutaj ma wyciąg z aloesu, jest taki może nietypowo nawilżający, ale delikatne nawilżenie jest wyczuwane, bardzo Wam polecam, przepięknie pachnie, nie podrażnia absolutnie, nie szczypie w twarz, nie, po prostu twarz nie jest podrażniona, jest taka ukojona, uspokojona, jestem bardzo zadowolona i gorąco Wam polecam. Cena chyba coś koło 5 zł za 200 ml i ja go dostałam w Kauflandzie. Nie wiem, czy tam wprowadza ta firma jakieś kosmetyki takie bardziej naturalne, no nie jestem w tej sprawie zorientowana. I dalej, jeśli chodzi o demakijaż, o którym przed chwilą wspomniałam, to w tamtym przez cały poprzedni miesiąc właśnie używałam sobie taupy. Jest to dokładnie taupa Dermo Face i to jest płyn micelarny do mycia twarzy i oczu. Łagodzi podrażnienia, przywraca komfort. Ja w internecie wyczytałam, że ten produkt za 200 ml kosztuje coś koło 25, 6, 7 nawet złotych. I ja Wam powiedziałam, że dla mnie płyn micelarny tak do 20 zł ja mogę dać za niego, ale używałam go przez cały miesiąc i chciałabym Wam powiedzieć swoją opinię po prostu. Dla mnie produkt naprawdę rewelacyjny. Jeśli chodzi o zmywanie makijażu, jeśli chodzi o zmywanie oczu, to po prostu on sobie radzi z tym błyskawicznie. Jeśli chodzi o porównanie go do Bourjois, to jest lepszy od Bourjois na pewno, ale Bourjois jest tańszy, bo Bourjois kosztuje mnie 14 zł za 200 chyba 50 ml nawet i też sobie bardzo dobrze radzi z tym makijażem, więc ja pozostanę przy Bourjois. Ale jeśli Wy macie ochotę na jakiś taki kosmetyk dermo, jak tutaj jest napisane, dermo kosmetyk dokładnie, to oczywiście możecie sobie spróbować. On jest niby tutaj przeznaczony do skóry wrażliwej i bardzo wrażliwej. Do skóry może tak, ale jeśli chodzi o oczy, to uwaga. Mi się dostał niestety raz do oka i no, mocne szczypanie było wyczuwalne, także jeśli chodzi o wrażliwe oczy, to nie za bardzo bym polecała, ale jeśli chodzi o skórę, tutaj skórę dookoła oczu, to jak najbardziej tak, absolutnie żadne zaczerwienienie, absolutnie żadne podrażnienie, jest naprawdę bardzo łagodny dla skóry, bardzo fajnie sobie radzi z makijażem i z ciemnym, i z jasnym, i z dużą ilością tuszu na rzęsach. Jestem naprawdę bardzo zadowolona, strasznie mnie zaskoczył ten produkt, bo nie spodziewałam się dużo, myślałam sobie, że będzie no taki może na poziomie właśnie Bourjois, a no cena jest dużo wyższa. Jest jeszcze lepszy, jeśli chodzi o zmywanie makijażu, ale no tutaj, tak jak Wam powiedziałam, no cena dla mnie troszeczkę za wysoka, ale oczywiście, jeśli Wy macie ochotę, to możecie sobie spróbować. Wy mi pisałyście, że niby taupa jest, nie pisałyście mi i nie niby, bo tak jest, że taupa produkuje też te produkty z Be Beauty. Ja sobie kupiłam właśnie ostatnio w Biedronce, pokażę Wam to na pewno w holu, ten płyn micelarny, który teraz chyba jest nowością, jeśli chodzi o Be Beauty, za chyba 5 zł. Ja troszeczkę porównywałam składy, ich składy są dosyć podobne do siebie, no ale jeśli chodzi o działanie tego, a tamtego, to jest niebo, a ziemia. Ja nie miałam jeszcze tego takiego w tubce po prostu, jak są te żele do mycia twarzy z Biedronki. I nie wiem, jaki jest tam, no wypisałyście mi, że on niby są identyczne, ale nie wiem, czy Wam chodziło o ten akurat produkt, czy o jakieś jeszcze inne stopy. W każdym razie pisałyście, że niby składy się nie różnią i to są te same produkty. Jeśli miałabym porównać ten i tamten micelarny, który mam z Biedronki, no to niestety ja nie widzę, żeby one były identyczne absolutnie. Jeśli chodzi o ten produkt, tak jak Wam wspomniałam przed chwilą, bardzo Wam polecam, jeśli macie oczywiście ochotę wydać 27 zł, czy tam 25 zł. No i dalej
Jeśli chodzi może o co tu jeszcze mamy, mamy twarz. O moje rzęsy, to oczywiście niewątpliwym ulubieńcem jest tutaj X-Lash, odżywka do rzęs, dzięki której ja mam rzęsy takie, jakie mam. I ja wiem, że to tak jak z każdym kosmetykiem, nie każdy produkt na każdego zadziała. No na mnie odżywka zadziałała rewelacyjnie, jeśli chodzi o wydłużenie, jeśli chodzi o rzęsy, o to, że rzęsy są mocniejsze, o to, że szybciej rosną, to jak najbardziej na tak. Ja tutaj nie widzę absolutnie tego, że rzęsy mam ciemniejsze i tego, że jest ich więcej. Pojedyncza rzęsa jest grubsza, ale na pewno nie jest ich więcej. Także no, też na wszystko nie zadziałała ta odżywka, ale ogólnie jestem strasznie zadowolona i naprawdę Wam gorąco polecam. Ja wiem, że Revitalash chyba kosztuje 400 zł, nie wiem jak Rapidolash, ale Revitalash jest dosyć drogi. Ta odżywka za 3 ml kosztuje 199 zł, a za 6 ml 290. I teraz podobno jest na hasło Kasia, chyba bodajże u Kasi Tusk, coś takiego wyczytałam, możecie dostać ją za 150 zł. Także ja Wam gorąco polecam, ta odżywka starcza na około 5 miesięcy. Jeśli chodzi o 3 ml, ja jestem niesamowicie zadowolona, jest recenzja na moim kanale, możecie sobie zajrzeć, także ja jestem strasznie zadowolona i nieziemsko się cieszę, że ta odżywka trafiła do mnie. No i dalej, jeśli chodzi o włosy, ulubionym kosmetykiem termoochronnym jest na pewno Marion serum chroniące włosy przed działaniem wysokiej temperatury i to jest ile? 30 ml i on kosztuje chyba 7,50. Ja go dostałam teraz już u mnie w drogerii Natura, z czego się bardzo cieszę. Mimo że troszeczkę przepłacam, jestem zadowolona, bo to jest jedyny produkt, który naprawdę chroni moje włosy, który je niesamowicie wygładza. One mają połysk. Ja jak miałam jaśniejsze włosy, bo teraz troszeczkę przyciemniłam, miałam jaśniejsze włosy i one już tak jak pod koniec miesiąca, jak się już zmywa niestety ta farba, to po umyciu te włosy mi tak strasznie sterczały, co mnie bardzo irytowało. I właśnie ten produkt tak fajnie je wygładza, nadaje taki fajny właśnie blask i połysk włosom, absolutnie ich nie obciąża, przepięknie po prostu pachnie, zapach jest boski i chroni przed działaniem wysokiej temperatury. Jedyny produkt, który działa na moje włosy, także Wam polecam. I to jest niby 30 ml, ale nie obawiajcie się, taka naprawdę jedna kropelka wystarcza, żeby pokryć całe włosy. Ja po prostu na całe włosy tak wcieram dosyć mocno i on absolutnie nie obciąża moich włosów, z czego ja się niezmiernie cieszę. Ulubieńcem, jeśli chodzi o paznokcie, jest na pewno odżywka Nail Expert z czego to jest? Miss Sporty? Tak, z Miss Sporty. Kosztowała mnie za 8 ml chyba 7,99. Słyszeliśmy około 8 zł, dokładnie teraz nie pamiętam. Nadaje taki mleczny kolorek, chroni na pewno paznokcie, paznokcie są po niej twardsze. Nie zauważam, żeby coś się gorszego działo z moimi paznokciami. Ja niestety teraz borykam się z problemem rozdwajających się paznokci. No i niestety nic na niej nie działa. Jest taki okres, że fajnie nic się z nimi nie dzieje, a jest tak, że widzę już takie prześwity, gdzie podłożę drugi paznokieć i niestety odskakuje prawie pół paznokcia. To jest głównie chyba spowodowane moją pracą niestety, bo ja, no jak wiecie, praca w sklepie spożywczym, bo się też o to mnie pytacie, nabijanie na kasę, nabijanie na kalkulator, targanie jakichś tam kartonów i tak dalej, to naprawdę te paznokcie są narażone na jakieś tam uszkodzenia. Smaluję sobie przed każdym pomalowaniem jakimś tam lakierem, czy nawet jak nie maluję lakierem, zawsze mam tą odżywkę, jestem bardzo z niej zadowolona. Nie wiem, czy ona zawiera tutaj ten formaldehyd, bo nie ma żadnej informacji, ale w każdym razie jestem bardzo, bardzo zadowolona, naprawdę paznokcie są takie mocniejsze i są twardsze, na pewno mi się nie łamią. Największy problem to rozdwajanie, ale jeśli chodzi o łamanie się, to ja nie zauważyłam. No i to tyle, jeśli chodzi o pielęgnację. I z kolorówki mam tylko cztery rzeczy. Po pierwsze pokażę Wam mojego ulubieńca, jeśli chodzi o najpierw o podkład, bo oczywiście w tym miesiącu postawiłam bardziej na kremy BB, ale jeśli chodzi o podkład, to jak używałam podkładu, to był to na pewno podkład z Bell Long Lasting i to jest w numerze 01 Beige. Ja mam też w numerze 02, tak, Nude. Mam dwa te, żałuję, że jeszcze nie kupiłam jednego tego w odcieniu beż, bo teraz troszeczkę taka bledsza jestem, więc taki jest odpowiedni. On ma tony beżowe, typowo beżowe, bez żadnych tonów różowych. 30 gram zapłaciłam za niego w Biedronce 9,99. Później one były w promocji za 5,99. To po prostu jest dla mnie rewelacja. Fantastycznie wygląda na buzi. Fantastyczne krycie. Jedną warstwą naprawdę super wygląda. Wszystkie cienie są pokryte. Dwie warstwy to już jest rewelacja. Nie ściera się w ciągu dnia. Naprawdę wygląda super na mojej buzi. Nie pozapychał, nie zrobił mi żadnej krzywdy, jestem bardzo, bardzo zadowolona, super się z nim współpracuje, nie przesusza, mocno twarz też się nie przetłuszcza po nim, oczywiście ja zapudrowuję każdy podkład, każdy krem BB i on naprawdę u mnie fajnie się spisuje. On jest tutaj long lasting, o przedłużonym jakimś takim działaniu i on jest matująco kryjący, taki typowy mat nie jest wyczuwalny po nałożeniu go bezpośrednio, ale na pewno to nie jest podkład nawilżający. Jestem bardzo, bardzo zadowolona i do cery mieszanej nadaje się super. I jeśli chodzi o mój ulubiony krem BB, to na pewno jest krem BB nazwany tak przez Eveline, właśnie z Eveline.
trochę się zakręciłam. I to jest ten krem do cery mieszanej, tłustej i mieszanej bodajże. No i oczywiście lista jest bardzo długa, tutaj mamy 8 w jednym. Producent nam bardzo dużo tutaj obiecuje. Ja już wrzuciłam opakowanie, więc dokładnie nie wiem, co to jest. Ale jeśli chodzi o moje spostrzeżenia, to naprawdę krem wygląda bardzo ładnie na buzi. Delikatne krycie. Oczywiście nie możemy rozmawiać o kryciu, jeśli chodzi o kremy BB, ale nazwijmy to tak, bo inaczej tego określić nie mogę. Może o bardziej o wyrównanie kolorytu właśnie, tak? Czyli jeśli chodzi o wyrównanie kolorytu, naprawdę fajnie wyrównuje ten koloryt, delikatnie pokryte są cienie, jakieś bardzo drobne niedoskonałości, tak? Oczywiście krycia dużego nie oczekujcie i nie pytajcie mnie, jakie on ma krycie, bo to chodzi bardziej właśnie o wyrównanie kolorytu. Bardzo ładnie wyrównuje ten koloryt, cera wygląda na taką świeżą, na taką wypoczętą, bez oznak zmęczenia. Mat to nie jest taki typowy płaski mat, on delikatnie matuje, ale też delikatnie nawilża. I przepudrowany u mnie utrzymuje się cały dzień. Widziałyście test na żywo, widziałyście później relacje po kilku godzinach. Bardzo jestem zadowolona, ma fajną konsystencję, fajnie się rozciera na buzi, ładnie wygląda, przepięknie pachnie. Dla mnie po prostu nic dodać, nic ująć. Jeśli chodzi o drogeryjne, właśnie takie kremy BB, które ja posiadam w swojej kolekcji, to ten jest moim ulubionym, 14,99 i Wam bardzo polecam do cery tłustej, może do tłustej nie, ale do mieszanej na pewno super się nada. W sumie mam taką stronę bardziej tłustej, teraz jakoś ostatnio coś moja skóra szaleje i on się naprawdę nadaje. Teraz przez cały tydzień używałam go, tylko i wyłącznie jego. Dzisiaj go nie mam na twarzy, także dzisiaj nie, ale przez ostatni tydzień tylko jego wyłącznie, bez żadnego korektora, po prostu tylko jakiś bronzer, wytuszowane rzęsy i to był mój cały makijaż. No i dalej, jeśli chodzi o usta, to ulubieńcem na pewno w tym miesiącu jest również Bel. Tym razem błyszczyk w numerze to jest chyba 11, to jest taki, jak widzicie, różowo-koralowy ze złotymi drobinkami, taki bardzo połyskujący błyszczyk. On troszeczkę ma wadę taką jedną, jak już ja nawet zauważyłam, jak nagrywałam kiedyś w nim filmik, to już pod koniec gadania, po tych 20 minutach, ja oczywiście miałam go wcześniej nałożonego, ale on delikatnie zaczął się tutaj zbierać, gdzie usta się łączą, także to jest jego wada. Jest dosyć taki jasny, ładny, tak fajnie połyskuje na ustach, te drobinki nie są mocno wyczuwalne, absolutnie nie jest tak, że jesteśmy wymazane później tymi drobinkami. Ja go bardzo lubię, bardzo Wam polecam, naprawdę prześlicz kolor, taki nudziak prawdziwy. Ja go lubię, mimo tego, że się troszeczkę zbiera. Ja ogólnie szybko zjadam błyszczyki i jeśli jak tam już zauważę, że zjadam, to po prostu dodam sobie więcej. Nie mam z tym jakiegoś problemu. Gdyby to był jakiś taki mocniejszy, ciemniejszy kolor, to oczywiście no, nie za bardzo by to wyglądało. Ale jeśli chodzi o taki jasny, to jak najbardziej tak. No i ostatnim ulubieńcem, bo jeszcze oczywiście będą dwa bubelki, jest zapach. Zapach, który pochodzi od, nazywa się Bruno Banani i to jest ta wersja taka chyba ciemno-różowa. Po prostu zapach, który skradł moje serce. Uwielbiam go, on jest taki naprawdę kobiecy, subtelny, delikatnie słodki i absolutnie go nie wyczuwam na swoim ciele, tak jak zapach stworzony specjalnie dla mnie, dopasowany idealnie, uwielbiam go, uwielbiam. Polecam Wam, jeśli nie znacie zapachu, to sobie gdzieś tam wąchnijcie, jak macie okazję, no przecudny, buteleczka też taka fajna. Tak krzywo stojąca. Męski zapach również jest rewelacyjny. Mój brat ma, bardzo, bardzo go sobie chwalę. Długo się utrzymuje. Zawsze dostaję komplementy, jak go właśnie mam. Wszyscy pytają, jaki to jest zapach. No a naprawdę się cieszę. Jest super, super, jeszcze super. Dostałam go od Mikołaja. No i dwa bubelki. Dwa produkty z firmy Bel. Na pewno tutaj się nie zdziwicie, że jest to podkład, który się nazywa Perfect Matte i to jest dokładnie fluid matująco-kryjący z aloesem, który ma identyczny skład jak ten właśnie czarny. To jest po prostu dla mnie przeogromnym szokiem. Bo tak jak ten jest po prostu dla mnie idealny, ten Wam wychwaliłam tutaj pod niebiosa, tak ten jest wielką porażką. Ja nie mam pojęcia, nie mam po prostu pojęcia zielonego, co jest przyczyną, że ten podkład wygląda u mnie brzydko na buzi. Ten podkład utlenia się na mojej buzi, on niby daje fajne krycie zaraz po nałożeniu, ale później niestety... Coś mi tutaj miga, ale teraz nie wiem co. Dobra, mniejsza o to. Daje takie krycie zaraz po nałożeniu, ale jak za chwilę zaglądamy do lusterka, to w ogóle go nie ma. Taka jakaś dziwna, bezbarwna powłoka. No coś naprawdę wygląda strasznie na mojej buzi. Nie lubię go. Bardzo szybko się przetłuszcza na mojej buzi. Moja buzia właśnie się świeci, co mi się strasznie nie podoba. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że oddaję go po prostu mojej mamie. Dla mnie się kompletnie nie daje. Ja go użyłam w sumie 3 razy chyba i po prostu no nie mogę znieść tego, jak on wygląda na mojej buzi. Nie mam pojęcia, co jest przyczyną, bo on ma taki sam skład jak ten czas. Nie mam pojęcia po prostu, oświećcie mnie, bo nie wiem. No i drugim bubelkiem jest na pewno korektor z Bel. Może to nie jest taki bardzo duży bubel, ale troszeczkę taki zawód. On jest w sumie jaki tutaj dokładnie maskujący korektor w płynie. Owszem, jak go nałożymy, to tak niby jest tak widoczne wow, takie rozświetlenie, niby jakieś krycie. Ale za chwilę tak samo jak z tym podkładem, on niestety się utlenia całkowicie, się tak stapia z moją cerą, że z powrotem wszystko jest widoczne. Jeszcze tutaj na cieni pod oczami się nadaje, na powieki się nadaje, ale absolutnie na żadne jakieś takie zmiany. Ja go dzisiaj właśnie rano nałożyłam, później zapudrowałam sobie buzię i kompletnie w ogóle korektora nie było.
było tak, jakby się utlenił albo nie wiem, zmył z mojej buzi. On ma taki aplikatorek po prostu jak błyszczyk. Używam go, żeby go zużyć, ale moim zdaniem wydane 7 zł w błoto, bo na pewno nie jest maskujący. On może dla takie bardzo delikatne jakieś zmiany albo bardzo delikatne cienie, owszem się nada, ale dla moich cieni i dla moich jakichś takich zmian, które ja wyciskam i one są naprawdę duże, absolutnie się nie nadaje i Wam nie polecam, bo jeśli oczywiście oczekujecie jakiegoś krycia, bo tam jak chcecie delikatnie tylko rozświetlić okolice oczu, no to tak, ale dla jakiegoś mocnego krycia absolutnie nie. No i taki mały zawód. Będę go używała, to nie jest jakaś taka bardzo duża porażka, ale mały zawód, jeśli chodzi o te dwa produkty. No nie mam pojęcia, dlaczego ten się u mnie tak tragicznie spisuje. No nie wiem, po prostu nie wiem. No i kochane, to by było na tyle. Wszyscy moi ulubieńcy i pielęgnacja, i kolorówka tym razem połączone. Mam nadzieję, że filmik będzie dla Was przydatny, że z jakiejś recenzji oczywiście skorzystacie. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście możecie do mnie pisać śmiało. Możecie wypisać swoich ulubieńców albo co mi polecacie. Oczywiście z fajnych rzeczy, tanich, a nie złych. Bardzo, bardzo teraz poszukuję namiętnie, bo kończą mi się żele do mycia twarzy. Strasznie potrzebuję czegoś bardzo dobrze oczyszczającego, coś dogłębnie oczyszczającego, nawet złuszczającego, bo po prostu doprowadza mnie do szału moja buzia. Niestety mam dużo zaskórników, niestety mam dużo czarnych kropek, czyli po prostu zanieczyszczenia i z jakiś taki ten zrogowaciały stary po prostu naskórek osadza mi się w porach i po prostu to wygląda źle. Chciałabym to oczyścić przed właśnie latem i nie mam pojęcia, jaki mam sobie kupić żel. Jak macie jakieś propozycje, to bardzo byłabym Wam wdzięczna. Jeśli chodzi o Biedronkę, to wypróbowałam oba. Potrzebuję coś naprawdę dobrego i dogłębnie oczyszczającego. Nawet jeśli to jest dostępne przez internet, to oczywiście możecie podać mi link do sklepu. Ja sobie coś tam poczytam i poszukam. Będę Wam ogromnie wdzięczna. I kochane, ja już kończę. Żegnam się z Wami. Trzymajcie się ciepło i do następnego filmiku. Pa, pa!